Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, ostatnio na naszego sklepu wędkarskiego Zadziór zadzwonił zbulwersowany wędkarz z pytaniem, dlaczego my wprowadzamy spinningistów w błąd i twierdzimy, że szczupaki bolenie można już łowić 30 kwietnia. A on sprawdził w rapsze i tam jest napisane, że okres ochronny trwa od 1 stycznia do 30 kwietnia i spinningować nie wolno. Spokojnie, nie ma co się denerwować. Otwieram już telefon, aplikacja PZW, namierza mnie GPS, otwiera się elektroniczny rejestr, regulamin łowiska, wszystko można sprawdzić. No nie, to żart. Nie ma takiej aplikacji, ale do tego wrócimy za chwilę. Nas wędkarzy oraz wszystkich uprawnionych do rybactwa obowiązuje ustawa o rybactwie śródlądowym z 1985 roku. I tam jest wyraźnie napisane, że jeśli na ostatni dzień okresu ochronnego dla danego gatunku ryby przypada dzień ustawowo wolny od pracy, to ten okres się automatycznie o ten dzień skraca. A że niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy, tak więc proste, 30 kwietnia możemy iść łowić szczupaki i bolenie. Proste? Niby proste, ale nie do końca, ponieważ każdy dzierżawca przepisy związane z wędkarstwem może dośrubować i zaostrzyć. Nie może ich złagodzić, ponieważ ustawa jest jakby dokumentem ostatecznym, ale może je zaostrzyć. Tak więc jeśli chcecie sprawdzić, czy w waszym okręgu można łowić szczupaki i bolenie 30 kwietnia, musicie wejść na stronę okręgu albo na fanpage okręgu, a jeśli tam nie znajdziecie żadnych informacji, bo i to jest możliwe, to najlepiej po prostu do okręgu zadzwońcie. W przypadku Okręgu Mazowieckiego sprawa jest jasna. Na fanpage'u już ukazała się informacja, że 30 kwietnia możemy łowić z łodzi, możemy łowić szczupaki. Nie obowiązuje nas ograniczenie do przynęt 5-centymetrowych. Można łowić normalnymi przynętami. Nie było tylko nic o boleniu. Dlatego zadzwoniłem, dowiedziałem się, 30 kwietnia można łowić i szczupaki, i bolenie. Ale to w Okręgu Mazowieckim. Swój okręg musicie sprawdzić. A teraz wróćmy do naszej nieszczęsnej aplikacji. Sami przyznajcie, że taka aplikacja by się przydała. Moglibyśmy na niej na przykład sprawdzić, nad jaką wodą się znajdujemy, jaki tam obowiązuje regulamin, elektronicznie wypełnić rejestr, zrobić opłaty jednodniowe, trzydniowe, tygodniowe, opłatę roczną, co jest najważniejsze. No kurczę, udogodnienie niesamowite. Tym bardziej, że mamy rok 2023 i aplikacje to chyba no, coś normalnego, prawda? Oczywiście taka aplikacja to nie są tanie rzeczy. Mam znajomego, który robi teraz aplikację w formie notesu. W takiej aplikacji po GPS-ie wędkarz zapisze swoje miejsce pobytu, złowione ryby. Do tego aplikacja ściągnie mu takie dane, jak faza księżyca, temperatura powietrza, ciśnienie, no zwykły notes. Ile coś takiego na rynku mniej więcej kosztuje? On to wycenił około 30 tysięcy złotych. Oczywiście aplikacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego byłaby dużo bardziej skomplikowana. Załóżmy, że kosztowałaby 1 000 000 złotych. Prosta sprawa. Przecież Polski Związek Wędkarski może zrobić delikatną podwyżkę, dorzucić po 2 zł od każdego członka, a że członków mamy około 600 tysięcy, tak więc suma 1 200 000, tak się zbiera, robimy aplikację. A, zapomniałem, no PZW właściwie już zrobiło podwyżkę, tylko aplikacji jakoś nie ma. Moim zdaniem to bardzo dziwne, bo przecież mamy w PZW coś takiego jak Komisję do Spraw Cyfryzacji. Ale czym się ta komisja zajmuje? Czy bierze za darmo? Czy działa społecznie? Ja nie wiem. Jeśli wy wiecie, to proszę napiszcie. Moi drodzy, to nie jest tak, nie zrozumcie mnie źle, że ja się specjalnie ciągle czepiam PZW, bo nie lubię PZW. To nie jest tak. Ja bym po prostu chciał wiedzieć, co się dzieje z moimi pieniędzmi, które ja do PZW wpłacam. No bo taka rzecz jak aplikacja w tych czasach, no to już jest norma, na litość boską. Tym bardziej, że nie jest to jakaś specjalna nowość. Moi drodzy, w 2014 roku pojechałem do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z Rafałem Jabłońskim z wędkuje.pl, aby złożyć gratulacje nowemu prezesowi PZW Dionizemu Ziemieckiemu. No i posłuchajcie, jakie pytanie panu prezesowi ówczesnemu zadał Rafał. Prezes widzi też jako jedną z form rozwiązania tego problemu wprowadzenie różnych form płatności elektronicznych, aby wędkarz przyjeżdżając na dany akwen nie musiał teraz szukać gdzieś jakiegoś sklepu. Tu też wiąże się to oczywiście z obwarowaniami różnymi formalnymi.
Ale czy to też nie byłoby takie rozwiązanie? Wprowadzenie na przykład systemu, który umożliwia wniesienie opłat za pomocą telefonów komórkowych, różnych innych urządzeń. No dzisiaj świat już jest na tyle rozwinięty, że z większością takich płatności sobie dawno radzi. Można kupić bilet wchodząc do teatru też telefonem praktycznie. A teraz posłuchajcie, jak po mistrzowsku rozmywa się temat, udzielając odpowiedzi i nie mówiąc jednocześnie nic konkretnego. I to właśnie dalej daje możliwość kwestią płacenia, dopłacania, gdzie nie ma już kwestii zastanawiania się, gdzie znaleźć punkt sprzedaży ze zborem, bo robię to praktycznie rzecz biorąc automatycznie. Jesteśmy, powtarzam, w XXI wieku i do pewnych rzeczy musimy po prostu zacząć szybko dorastać, bo akurat jeżeli chodzi o tę historię, my ciągle jeszcze tu chodzimy w krótkich majtkach. Jeśli teraz ktoś się do mnie odezwie z zarządu głównego i powiem, panie Kowalczyk, ale my teraz pracujemy nad aplikacją, więc proszę sprostować, nie oczerniać i przeprosić, to ja od razu odpowiadam tak. Nie ośmieszajcie się. Od 2014 roku minęło 9 lat. W tym czasie było można zrobić 10 aplikacji. Jak nie 15. No dobrze, aby nie było, że czepiam się tylko PZW, to martwi mnie jeszcze jedna rzecz, bo pan Dionizy Ziemiecki pracuje teraz w Wodach Polskich i mam nadzieję, że nie będzie zajmował się sprawą aplikacji, bo pewnie jak oglądaliście, a jeśli nie oglądaliście, to obejrzyjcie. Wczoraj wrzuciłem na kanał wywiad z panem Januszem Wroną, wiceprezesem Wód Polskich i tam też była właśnie mowa o powstającej albo o planach na powstanie aplikacji. No więc mam nadzieję, że pan Dionizy Ziemiecki nie będzie się tym zajmował, bo takiej aplikacji się pewnie wtedy nigdy nie doczekamy. Moi drodzy, co by nie mówić, ryby łowię od dzieciaka. Tak bardziej temu naszemu wędkarstwu przyglądam się od 15 lat. I do głowy przychodzi mi tylko jeden wniosek. Czas płynie dalej, a my ciągle jesteśmy w czarnej dupie. Aby nie było nam tak przykro na koniec, to poglądajcie sobie widoczki, a ja się z wami żegnam. Życzę wam oczywiście ogromnych ryb na rozpoczęcie sezonu. Trzymajcie się na razie. Cześć. We'll be right back.